Co to jest za hostel? Jest to hostel powstały z idei miłości do filmu, którą zaraził mnie mój tata i miłości do poznawania nowych ludzi, bo jest to miejsce, do którego przyjeżdża mnóstwo ludzi z różnych zakątków świata, Polski, więc połączone są nasze hobby i zamiłowanie do poznawania nowych ludzi w jednym miejscu. A powiedz, jak blisko jest właśnie do samego centrum tak naprawdę Poznań, ponieważ wasz hostel znajduje się w tak wspaniałym miejscu, że wszędzie jest bliziutko. Jesteśmy w ścisłym centrum Starego Miasta, blisko do wszystkiego. Na Stary Rynek, czyli w sumie najlepsze miejsce w Poznaniu, 2 minuty pieszo do kulturalnego miejsca i centrum artystycznego i handlowego Starego Browaru, dzieli nas minuta. Ile macie pokoi tak naprawdę w tym hostelu i czym wasz hostel wyróżnia się? Jak rozumiem, to jest hostel czy hotel? Jest to hostel, ale można powiedzieć o hotelowym standardzie. Mamy 8 pokoi różnych. Są one z łazienkami lub bez łazienek, to jest tańsza opcja. Typowo hostelowa opcja noclegu to jest pokój, w którym wykupuje się jedno łóżko. Dzisiaj na przykład jeszcze świętujemy dodatkowo otwarcie do góry 2 apartamentów. W takim samym standardzie jak tutaj, które też się cieszą dużym zainteresowaniem w Poznaniu. A proszę powiedzieć, czy to był pomysł, aby właśnie otworzyć tak wspaniały hostel jak tutaj, w samym centrum Poznania, wysoki standard tak naprawdę, wiele pokoi i w dodatku nazwa sugeruje, że to jest nazwa dla filmowców tak naprawdę. Był to pomysł mojego wspaniałomyślnego taty. Który tutaj obok stoi. Tak. Zawsze chciał otworzyć takie miejsce. Zawsze chciał mieć hotel. Za każdym razem, jak zbiera się tutaj dużo ludzi lub z kimś rozmawia o tym miejscu, to mówi, że spełnił właśnie swoje marzenie i w nim jest. Oczywiście, muszę tobie zadać pytanie. Powiedz, czym ten hotel charakteryzuje się, jeżeli chodzi tutaj o tą oprawę artystyczną, o ten design mówię. Czym kierowaliście się w tym przypadku, kiedy ten hostel otwieraliście? Oczywiście kierowaliśmy się tym, żeby każdy gość, który tu przyjedzie, czuł się jak w domu. Czyli wspólna kuchnia z dużą jadalnią, każdy pokój urządzony tematycznie, kolorystycznie. A w jakich kolorach na przykład? Polega to na tym, że tapeta w pokoju jest czarno-biała, w pokoju panują szarości, ale mały element zawsze na fototapecie jest na przykład koloru czerwonego, jak w pokoju z ojcem chrzestnym. I w tym pokoju również się znajduje fotel czerwony i czerwona poduszka, ponieważ serdecznie zapraszamy wszystkich oglądających telewizji ATV do naszego hostelu w samym sercu Poznania. Nasze ceny są jak najbardziej niskie i adekwatne. Do usług świadczonych przez państwa hostel. Dokładnie tak. I zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.